Medycynę estetyczną powinien praktykować lekarz. I to lekarz przeszkolony, czyli lekarz, który jest do tego przygotowany. To nie może być lekarz, który odbył tylko jeden kurs czy dwa kursy i zobaczył, jak się wstrzykuje. Medycyna estetyczna ma swoje procedury, ma swoje zachowania, ma swój iter diagnostyczny. Wymaga przeszkolenia, wymaga pewnej pokory. Medycyna estetyczna jest medycyną bezpieczną, ale to nie oznacza, że nie mogą pojawić się powikłania. I z tymi powikłaniami powinien zająć się tylko i wyłącznie lekarz. Natomiast to, co się dzieje niestety czasami, czyli osoby bez wykształcenia lekarskiego, czy bez dyplomu lekarza, robiąc to często w warunkach urągających tak z punktu widzenia higienicznego jakimkolwiek regułom czy normom, to jest absolutnie niewłaściwe, absurd i jest to w moim odczuciu przestępstwo. Wizyta u osób, które nie mają ku temu tytułów, czyli nie są lekarzami i lekarzami odpowiednio przeszkolonymi, grozi przede wszystkim stratą pieniędzy. Po pierwsze, to jest najmniejszą stratą. Grozi utratą zdrowia, a utratą zdrowia to nie znaczy, że będzie się źle czuła. Może nie widzieć, bo może utracić wzrok. Można stracić urodę. Innymi słowy, można być pokrzywdzonym i można być zdeformowanym. Oprócz tego typu zabiegi również powodują czasami zaburzenia również w odporności organizmu, gdyż masz w swoim organizmie stan zapalny, który nie jest łatwo usunąć. Innymi słowy, od konsekwencji finansowych, po konsekwencje wizerunkowe, po również inne związane na przykład z pracą, gdyż jesteś nieobecny w pracy, po groźne konsekwencje zdrowotne łącznie, dzięki Bogu w Polsce to się jeszcze nie wydarzyło, ale łącznie ze śmiercią. To o tym nie możemy zapomnieć.